Minecraft, ale w dzisiejszym odcinku moby zaczęły mutować. Każdy z tych potworów jest zamknięty w specjalnym więzieniu i żeby się do nich dostać, będę musiał wykonać specjalne zadanie. A po pokonaniu mutantów otrzymam ich głowy i gdy zbierę wszystkie, będę mógł otworzyć wrota do finałowego, najbardziej zmutowanego moba. Pytanie, czy jestem w stanie przetrwać w tym nuklearnym świecie? Nie to, że był niemiły, mylę państwa, ale wydaje mi się, że Sołtys delikatnie zmutował. Jeny Adam, co się z tobą dzieje? Dlaczego ty masz macki i masz raz, dwa... Masz trzy głowy! Wiem, że powinienem z tobą pogadać, ale chyba nie chcę. Dobra, ale widzę, że tutaj w automacie mamy jakieś rzeczy do kupienia, bo tam na dworzu wszystkie moby są dosyć dziwne. Są złe, a w tych miejscach, gdzie widzicie te czerwone punkty, są to więzienia, w których są uwięzione zmutowane moby, tak totalnie. Dobra, ale żeby cokolwiek stąd kupić, musimy zdobyć plutonium, więc trzeba ubić jakieś moby. Tylko widzę tu jeszcze jakieś zejście i może być ciekawie. Jak klikniesz łapkę w górę, to tam zejdę i pokażę ci, co tam jest. Żartuję, i tak bym ci pokazał. Okej, co to jest? Ewidentnie musimy znaleźć 10 jakichś różnych rzeczy. Jeżeli jeszcze jej przyniesiemy, to prawdopodobnie dostaniemy tą wyjątkową rzecz. To wygląda jak patelnia ze starą jajecznicą. Nieistotne, wyjdźmy na dwór, poszukajmy być może jakichś rzeczy, które pomogą nam tutaj przetrwać. Czy w tej skrzyni coś będzie? Ha! Super! Chciałem powiedzieć, że nic więcej mi nie trzeba, ale zapomniałem o tym, że wszystkie moby tutaj są zmutowane. Dobrze, gdzie wybierzemy się najpierw? Tutaj widzę, że są pszczoły. Najgorsze jest to, że właśnie, jeżeli do kogokolwiek się zbliżę, oni będą mnie już atakowali. A w tym miejscu mamy gigantyczną chłodziarkę, nie wiadomo do czego, podobno do mobów, ale tutaj będziemy musieli przynieść te wszystkie głowy. Okej, trochę ich tutaj jest, wychodzi na to, że jest 9 i... Podejrzewam, że na samym końcu otworzy nam się to coś i tam będzie jakiś zmutowany gigant. Dobrze, od czego możemy zacząć? Dobra, co tutaj jest? Bo ja tam widzę Revengera, który tak luźno sobie chodzi. Nie podoba mi się to. Ewidentnie tam jest głowa Creepera, a tutaj mamy już jednego. Dobra, czekaj, bo tam jest jakiś licznik, nie? Dobra, ewidentnie jest licznik, mamy 5 mobów. Pytanie, czy jeżeli utłukę na przykład tego Creepera, to czy zmieni nam się delikatnie tutaj chociażby ta liczba i czy to właśnie chodzi o to, żeby otworzyć te więzienie? Okej, dostaliśmy plutonium i mamy tam 4. Dokładnie tak, czyli musimy zabić jeszcze 4 Creeperów i wejdziemy do zmutowanego Creepera, okej. Dobra, walka z Creeperami nie jest zbyt fajna, bo mogą wybuchać. Mam cię! Ej, 4! Dobra, być może zaraz będę mógł kupić sobie ten radioaktywny strój. Okej, to był gdzieś 1. Dobra, chodź, Creeperku! Dobra, zostało jeszcze tylko 2 i brama się otworzy. Ups, Revenger zaczyna na nie patrzeć. Nie podoba mi się to. A tutaj trzeba będzie pokonać chyba te puchnące ryby, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Wow! Ty prawie mi się pojawił na twarzy! No i wybuch. Dobra, został nam ostatni. Okej. Ewidentnie mamy otwartą bramę, możemy tam wejść i zmieniło nam się to na kolor pomarańczowy. Co tutaj znajdziemy w środku i jak będzie wyglądał zmutowany Creeper, czekaj. On tutaj jest? Halo? Dzień dobry. Ła, czekaj, wpadłem do zmutowanej wody, no bez jaj. Podejrzewam, że jeżeli zejdę tutaj na dół, to ten Creeper się pojawi. Dobra, zejdźmy i zobaczmy co się tu stanie. Wow! Co jest? To nie jest... Wow! Zabrało mi drabinkę! To nie wygląda jak zmutowany Creeper, to wygląda jak jakaś dziwna jaszczurka! Wow! To w ogóle wybucha? Co to robi? Ja nie widzę, co to... Wow! Jak to boli! To nie będzie takie proste! Dosłownie utknąłem z Creeperem tutaj! Ała! Wiecie co? Może tak nazbierajmy sobie na te lepsze rzeczy i wtedy pójdźmy się z kimś bić, bo tak to nie dam rady! Okej, wilki same z siebie mnie atakują i są dużo łatwiejsze do utłuczenia i w zasadzie tutaj też będzie można wejść, bo zostały tylko 4 do ubicia, ale najpierw zdobądźcie po prostu te przedmioty, bo ja nie dam rady. Wow, szkieletor! Ej, znalazłem tą dziwną kulę, takich też trzeba znaleźć 10 i dostaniemy tą dziwną łopatę, no nie? Da się tam jakoś wejść do góry? Ej, tędy da się. Okej, mam to, zostało nam tylko 9 takich do zdobycia. Okej, możemy kupić radioaktywną kość, nie wiem czy ona będzie silniejsza od miecza do bicia, ale możemy też kupić jakiś element zbroi. Dobra, wiecie co, weźmy sobie może tak kurtkę, bo na razie nie zaćmy na nic innego. Dobra, już wyglądam dużo lepiej, z tą kością mam nadzieję, że też. Dobra, idziemy się tu z Creeperem. O nie, za każdym razem od nowa trzeba będzie się z nim bić. Okej, trzeba korzystać z tarczy. Wow, z tarczą jest nawet spoko. Wow, małe Creepery! Oni... No bez jaj. No nie, on znowu będzie wybuchał tymi małymi Creeperami, no nie wierzę. Okej. Wow, uciekać! Mamy go!
Ej, to jest naprawdę trudne z nimi walczyć, ale mamy jedną głowę. Dobra, odnieśmy ją na to miejsce i zobaczmy, co się stanie. Ja muszę się lepiej przygotować, bo jestem dosyć słaby. O nie, Creeper! Enderman też mnie nie lubi, od razu wszystkie moby mnie nie lubią, to jest najgorsze! Dobra, podnośmy te rzeczy. Zanieśmy głowę, zobaczmy, co się teraz stanie. Dobra, w którym miejscu jest Creeper? Dobra, mamy go! Okej, głowa na miejscu. I nam się zaczyna świecić. Dobra, czyli zostało jeszcze 8 bossów do pokonania. Może pójdę na te wilki, ale chyba najbliżej i najłatwiej będzie. Dobra, wilki są ewidentnie najłatwiejsze do pokonania. Wow, nie trafisz mnie. Zostaną ostatnie wilki, będziemy mogli wejść do środka. To pytanie, gdzie mi się teraz taki wilczek zrespi? Ło, padia pa, pszczółka. O nie, ona też mnie nie lubi. No nic mnie nie lubi. Dobra, bramę do wilka zaraz będziemy mieli otwartą, w zasadzie już mamy otwartą, ale najpierw to ja muszę wymienić tarczę. Pytanie, czy tam cośkolwiek się podmienia, proszę, fajnie by było. No i możemy kupić kolejny element zbroi, więc całkiem nieźle. W ogóle możemy tutaj kupić różne jakby kole z różnych smakach i to nam daje jakieś boosty. Okej, to wygląda dosyć ciekawie. Dobra, kupmy sobie spodnie. No i tarczę mamy pod dostatkiem, więc nie jest źle. To chyba kurier donosi rzeczy. Dobra, skoro mamy już te rzeczy, sprawdźmy, jak będzie wyglądała teraz moja walka. Wywal to. Moja walka z wilkiem. Zmutowanym wilkiem, chciałem zaznaczyć. Okej, dzień dobry. Tutaj wygląda zupełnie inaczej. Dobra, to jest shulker, mogę go otworzyć? Nie, te shulkery w ogóle nie działają, ja tego trochę nie rozumiem. One po prostu znikają, to chyba jest, nie do końca są shulkery, coś takie mam wrażenie. Dobra, pora zejść na dół i stoczyć walkę ze zmutowanym wilkiem. Okej, dlaczego on ma trzy głowy? Nie dość, że ma trzy głowy, to do mnie strzela! I mnie gryzie! Wow! Zostaw mnie! Co jest? Co jest? Co? Wow! Skąd ma takie moce? Dlaczego ja takich nie mam? Jak to boli, jak on gryzie! O nie, dobra! Coś tak czuję, że chyba nie dam rady. O, wow, przestań do mnie strzelać, to jest nie fair! No tak niewiele brakuje, proszę, dam radę! Już prawie! Nie, podpalił mnie! Ale ja, panie wilku, mam jeszcze jedną szansę i zaraz cię otłokę. Ty! On się zrobił miliszy, widziałeś to? Przez chwilę nie był na mnie zły, ale już jest z powrotem. Mam cię! Wow! Dobra, mamy głowę, możemy odnieść ją jako nasze trofeum i świeci się już na zielono! Dobra, mamy kolejne trofeum, ale najpierw chyba, chociaż myślę, że nie. Chciałem najpierw walczyć ze szkieletem, ale to nie będzie takie proste. Chociaż on będzie do mnie strzelał. Dobra, gdzie jest wilk? Wilka mamy tutaj. Okej, kolejna głowa gotowa. Myślę, że teraz najfajniej byłoby z tą rybą powalczyć, z jej pufferfishami, chociaż poczekaj, może tak weźmy i szkieleta otłuczymy, bo dzięki temu dostaniemy. Ła, no co on tak szybko strzela? No, idź mi stąd! Chodźmy do tych ryb, one były gdzieś tutaj w wodzie, no nie? Jak je utłuczymy, będziemy wtedy mogli pójść walczyć z dużą, spuchniętą rybą. No i znowu te wilki! Przynajmniej dobrze, bo dostanie. Ła! Jak to boli! Ej, ja nie mogę tutaj wejść w ogóle, jak mam ich utłuc? Dobra, mamy to, jeden, dwa, trzy, okej! Strasznie to boli. Dobra, utłuczmy jeszcze szkieleta, to przy okazji dostaniemy kolejną możliwość, nie? No i pszczółkę mogę też ubić. O, truła mnie, no jedna gadzina. Czy ja tam widzę golema? Czy Zbyszek też będzie na mnie zły? Tylko nie to. Ja nie chcę walczyć ze zmutowanym Zbyszkiem, no halo, to będzie zbyt trudne, czekaj, daj mi piachu. Czy naprawdę nie dostaję przedmiotów? To jak ja mam walczyć ze Zbyszkiem? Ups. W ogóle mi się to nie podoba. Dobra, ale możemy iść teraz walczyć z pufferfishem, więc to jest całkiem spoko opcja. Kupmy sobie na przykład jeszcze buty, bo butów mi brakuje i w zasadzie czapki. Może będę trochę silniejszy, jeżeli chodzi o moją obronę. O! Maska jądrowa, bardzo dobrze! Już, o! Ęziak normalnie w masce. Dobra, a gdzie były te ryby? Okej, raczej w tym pomarańczowym, no nie? To wygląda jak genialny pomysł. Dobra, chodźmy tutaj. Zobaczmy, co nas czeka. Jak będzie wyglądała zmutowana ryba? Ty podejrzewasz, to może być bardzo dziwny widok. Czemu to jest szkielet w ogóle? Bardzo nie fair! No i jeszcze mutanta szkieleta też odblokowaliśmy od razu, ale... Najpierw walka z tą dziwną rybą. Okej. Co to jest? Ona wygląda jakby była chora. Co ona robi? Wygląda jakoś dziwnie. Wow, co to jest? Ona tornada jakieś wypuszcza. A masz, a masz, a masz! Spamowanie niestety przyciskiem nic nie da. Wow! Okej. To jest potworna ryba. Skąd się to wziął, Enderman? Przepraszam bardzo! O, ona ma te gazy śmierdzące. Wow! Myślałem, że będzie to prostsza walka, na razie mi zostało półtora serca. Iść, rybo! Mamy ją! Ej, pierwszy raz nie zginąłem! Fuh, pięknie. Najbardziej boję się walki ze szkieletem, on będzie z daleka do mnie strzelał, to nie będzie proste.
Dobra, idźmy odnieść tą głowę i zacznę co dalej. Nie wiem, czy przypadkiem nie odblokowałem też pszczoły. Gdzie jest ryba z zezem? Ryba z zezem jest tutaj. Dobrze, właśnie tak wyglądała. Chociaż może i powinienem pójść teraz walczyć z tym szkieletem. Nie wiem, boję się troszkę. Dobra, skoro już tu jesteśmy, po prostu wejdźmy i okej, tutaj wygląda gorzej niż tam. Tu jest trochę straszniej. Dobra, pora na pojedynek. Co jest? Bo macie jakieś działa w ogóle u góry, no halo. Ło, nienormalny. Okej, ale mam na niego ciekawy dosyć sposób. Walczę jak głupek, ale to działa. Wow, pełno kości dookoła mnie atakuje. Okej, ale dużo mu nie zostało. Ej, chyba będzie prościej niż myślałem. Dlaczego ma głowę w klatce piersiowej? No co się dzieje? Okej. Zostało jeszcze 5 mobów. Najbardziej to i tak się Zbyszka boję. No nie, czekaj, Zbyszek będzie na mnie zły, prawda? Już jest zły. Ej, da się z nim walczyć, zobacz, to on ma jakieś krótkie ręce. Dziwny ten Zbyszek, nawet nie było po nim widać, że pęka. I łosy jeszcze, żem łódka trupił przy okazji. Dobra, jak ze Zbyszkami jest tak łatwo, to może jeszcze raz sobie z nim zawalczmy. Żeby bicie się ze Zbyszkami zawsze było takie łatwe, to ja bym się częściej z nim bił. Okej. To było aż dziwnie proste. Dobra, kupmy kolejną kość radioaktywną, bo miecz powoli mi się kończy. Okej, zostaje nam jeszcze do kupienia buty i może potem kupimy coś z tego. To jest jakieś dziwne coś. Jet Cola, limonkowa, która nie ma w ogóle nazwy, co robi. Dobra, ale wydaje mi się, że zostało nam naprawdę niedużo pszczół do pokonania, żeby nam się odblokowały, więc spróbujmy ją ukatrupić i zobaczmy, co się stanie. Okej. Mamy to otwarte i nawet slajma możemy też ubić. Tylko gdzie były te pszczoły? Czekaj, bo ja koloru nie widzę. Okej, pszczoła jest tam tak daleko? Myślałem, że tam Zbyszek będzie. Pora na zmutowaną pszczołę, no tego się nie spodziewałem. Dzień dobry, czy ona będzie latała? Mam nadzieję, że nie. Okej, to jest jakaś woda, strasznie małe to pole do bicia się. Wow, ona ma rękawice do tłuczenia, no co ty gadasz? Wow, ona jest w ogóle zielona. Nie wiem, jak mam się przed nią bronić, bo to dosłownie nic nie daje ta obrona. Ła, ukuła mnie. Jak to boli, ona jest trudniejsza niż szkielet. No nie wierzę, ona jest naprawdę trudna. Jeszcze raz. Chodź tutaj, Angar! Moja obrona tarczą nie ma w ogóle sensu, ona mnie cały czas zatruwa i tą tarczę jakoś przebija, zobaczcie to. Wow, za szybko atakuje ta osa, naprawdę, ale mamy to! Okej. Myślałem, że będzie dużo trudniej ją pokonać, naprawdę. Wow, tą stronę w zasadzie chyba mamy zaliczoną. Wszystkie zmutowane moby z tej strony pokonaliśmy. Gdzieś powinienem był szukać jeszcze tych dziwnych kulek, które co prawda tam możemy potem wymienić na jakąś łopatę, ale totalnie nie wiem, gdzie ich szukać. Dobra, może póki co odłożę te rzeczy, zobaczmy co dalej, kto nam to jeszcze został. Dobra, pszczoła będzie tutaj, okej, i szkielet będzie tu. Co to jest? W ogóle, kto to jest? Jakby nie poznaję. Wygląda jak Blaze. Mamy jeszcze Revengera, mamy... nie wiem, kto to jest. I mamy jakiegoś zmutowanego golema, to nie brzmi dobrze, to... Dobra, widzę kolejnego Zbyszka, ale przy okazji jeszcze mamy spawner slime'ów, więc pewnie z tego skorzystamy. Ej, jest dwóch Zbyszków. To w zasadzie wystarczy nam utłuc i jeszcze tylko jednego poza tymi dwoma. Zbyszek, do mnie! Tak, żeby mnie pszczoły nie goniły. Dobra, wymieńmy sobie to i zobaczmy, czy mój sposób na walkę dalej działa. A masz! Ej, działa, bardzo dobrze. Zbyszek, aż mi połamałeś miecz! Oła! Jak mnie pasnął! Okej, kolejnego Zbyszka mamy z głowy. Lecimy po kolejnego. Może jeszcze uda mi się kupić buty, zanim tam wejdę. O nie, jeszcze Endermany, zapomniałem o nich. Chodź Zbyszek, ale bez panów Endermanów, proszę. Dobra, kolejny i zostaną ostatni Zbyszek do pokonania. Panie Zbigniewie! Okej, już widzę, nawet gdzie do Zbyszka można pójść walczyć. I w głowę, a w głowę nie działa. Dobra, golem odblokowany, ale najpierw pójdźmy kupić buty, żeśmy mieli pełny strój. Dzień dobry, panie Adamie! Pan, trzech panów Adamów naraz. Okej, mamy buty. Czy teraz coś mi to daje, jeżeli mam full opcję teraz? Panie, to zobacz, to wyglądam jak totalny kozak tuklardy. Przeciw tuklardy, czy jakoś tak. Dobra, zobaczmy, jak będzie wyglądała walka ze zmutowanym Zbyszkiem. Jakby zwykły Zbyszek to już jest przesada. O nie! Revenger, dobra, czekaj. A jak wygląda walka z Revengerem? Czy to jest trudne, proste? Okej, coś jak ze Zbyszkiem ta walka będzie wyglądała, na to wychodzi. O! Dobra, nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej to wyglądało, ale okej. Zmutowanego Zbyszka. Bardziej wygląda jak klaun niż jak jakiś Zbyszek. Wow, ale to jest przestrzeni dużo. Dobra, to może być dosyć trudna walka, coś tak czuję. Uuuu, to jest... Co tak macha, rękami macha? Wow, on aż hałasuje jak chodzi. Okej, ja się nie rozumiem. Wow! Co to, za weselniaki jakieś są, no halo! Chłop weselniakami będzie mnie tłukł. Dobra, ale pół życia już go zabrałem. Wow! Co? Ale mnie pacnął, ty. Wow, no co ty robisz? To wygląda przerażająco nawet. Czemu on na rękach łazi? Co z nim jest nie tak? Wow! To jest straszne, naprawdę. Nie wiem, czy dam radę go pokonać za pierwszym razem, ale wygląda na to, że chyba tak. Mamy to! Ej, dobra! Głowa golema zdobyta. O, i znalazłem od razu slime'a. Możemy też go
pokonać, ale to było mega proste. Czyli zostały nam Endermany, Slimy, Revenger i nie wiem, czy ktoś jeszcze. Raz, dwa, trzy. W zasadzie trzy nam zostały tylko ostatnie moby. Chodź, panie Endermanu. Wow. Okej, okay, kolejny Enderman załatwiony. Zostało trzech. Dobra, tutaj będzie trzeci i jeszcze tylko dwóch. Coś czuję, że Enderman będzie najtrudniejszy z nich wszystkich do pokonania. Dobra, widzę kolejnego. Oś tutaj. Oła, ale tłucze. Woo! Co to za teleportacja nielegalna? Ciekawy jestem, co będzie na samym końcu. Jaki mob może na samym końcu być totalnie zmutowany? Dobra, ostatni Enderman i możemy tam wchodzić. Dobra, widzę ostatniego i czeka nas już teraz walka. To on się nie denerwuje, jak na niego patrzę, co się dzieje. To jakiś zepsuty ten Ender. Wow, dlaczego Revenger też? Okej, okay, tej walki mogę nie przetrwać. Wow, co tu się dzieje? Dobra, mutanta mamy Endermana pokonanego, ale jeszcze ten Revenger mi został. Dobra, Revengerów mamy dwóch, więc myślę, że to będzie nasz kolejny cel, ale najpierw boss mutant Enderman. Ła! Wow, no co jest? Olu, on wygląda dziwnie, co jest? Ma zielone łapska normalnie. Przestań się teleportować! Jak ja z nim walczyć? Ej, to jest naprawdę... To nie jest takie proste. On wygląda bardziej jakby je straszył niż ze mną walczył. Dobra, tarcza. Dobra, to jest najtrudniejsza walka chyba. O, pokonał mnie, dobra, ale szybko na... Co jest? A mogę tak? Z drabinki? Nie, nie mogę, dobra, niestety! No nieraz go nie trafiłem, a mnie zaraz utłuczę, no serio? Bez jaj! On jest za mocny! O, weź te macki! No nie wierzę, no... Trzeci raz zginąłem już! No ja cię, no nie mogę, no co jest? Wow, jak ten mi wszedł w ogóle! Wow! Myślałem, że dam radę, ale nie dam rady. Zestaw punchy mi wszedł naprawdę niesamowity tam, że ty... Good weekend. Dobra, zostało nam jeszcze dwóch bossów. Ej, to była najtrudniejsza walka z tego wszystkiego. Dobra, widzę kolejnego slima i Revengery nam zostały. Okej, okay, Revenger też już jest. Ej, slimy są chyba najprostsze, na jednego strzała padają. Dobra, mamy Revengera, więc też go pokonajmy. Ja nawet nie muszę się odsuwać, patrz, ja wystarczy, że go pcham tak. Ło, zobacz to. Jeszcze ani razu Revenger mnie nawet nie zaatakował. Dobra, jest trzeci, to będzie chyba już czwarty tutaj za drzewem. Tak, dokładnie, jeszcze tylko jeden. Dobra, widzę go. I pójdziemy jeszcze na zakupy, zanim pokonamy, zanim pójdziemy się bić. Bo kończy mi się pałka radioaktywna, ale też bym chciał jakiś napój sobie kupić. Okej, okay, drzwi odblokowane, ale jeszcze najpierw zakupy. O, jeszcze slajmy utłukę, jak już jestem, przecież nie będę potem ich szukał. Wow. Dobra, i przy okazji mamy 31 już kolejnych tych plutonium, więc możemy kupić sobie nawet więcej. Ej, tam są kolejne slajmy, dobra. Najpierw je utłukę, potem coś kupimy, będą ją odblokowane dosłownie wszystkie drzwi. Mamy to. Ha! Dobra, co tutaj mogłem kupić? Mamy instant health, mamy regenerację, mamy speeda i mamy coś dziwnego. Dobra, weźmy coś dziwnego, weźmy instant health i weźmy sobie może tak regenerację na 30 sekund czy speed, nie wiem. Dobra, weźmy sobie speeda, zobaczymy co się stanie, jakby zostały nam 3, więc akurat idealnie na to, żeby kupić sobie radioaktywną kość. Pora się tłuc, myli państwo, ale najpierw pójdźmy do Revengera. No, sam Revenger wygląda jak mutant, to jak będzie wyglądał Revenger mutant? Tam jest ta dziwna kulka, nie? Musiałem je znaleźć tak, żeby dostać tą patelnię. Może zrobimy to na samym końcu, jak będziemy szli do ostatniego, finalnego bossa. Okej. Okay. Co to jest? Wow! Czy to wygląda jak Frankenstein! Wow! Okej, okay, walka z nim nie jest prosta. Jak on bije! Jaki gigant! Wow! Dobra, może wypijmy coś, co? Tylko on by musiał odejść gdzieś dalej ode mnie. Regeneracja, dobra? Okej. Okay. A nie, to był instant health, dobra. Ej, nic mi nie robi. A może i robi, nie wiem. Ua! Dobra, po prostu zregenerował mi życie, bez przesady. Ten plecami teraz będzie bił. Frankenstein jeden. No, nie wierzę, no jeszcze je pokonał. Wow! No znowu? A i tak dobrze mi szło i teraz co jest? Mam cię! Dobra, Mutant Revenger. Nie był zbyt silny, znaczy no był trudny, ale dalej by się wydaje, że najtrudniejszy był Enderman. Okej, okay, mamy pustą butelkę po coli, zostały nam speed i został nam jeszcze jakiś dziwny. Dobra, wypijmy to. Mamy speeda? O Boże, taki speed, ja myślałem, że faktycznie to coś tam da, a nie takie słabizny. Przy walce ze slimem zobaczmy, co da jeszcze ten napój, bo jak będzie dobry, to przygotujemy sobie też kolejny na finałową walkę. Cały czas się zastanawiam, kto będzie w finale. Jak dostarasz do tej minuty, to napisz w komentarzu, jak myślisz, kto będzie finałowym zmutowanym mobem. To przypta ci serduszko wtedy, jak zgadniesz, albo nawet nie zgadniesz, nie, obojętnie. Okej, okay, wypijmy to i co dostałem? Plutonium. Tak po prostu, nie wiem co to jest.
Ale pora na walkę ze slime'em. Dobra, co nam się tu pojawia? Wow! A, otruwam, patrz to. Dlaczego tu małe slime się pojawiają? Halo, ja nie chcę tak dużo. Boję się, że to może być trudniejsze niż reszta tych łobów, bo tu nowe moby się pojawiają. No nie wierzę w to. Jakieś plany zostawia w ogóle trujące. Ała, ała. Aż mi się niedobrze zrobiło, kręci mi się w głowie. Co to było? Czy on mi właśnie zrobił salto i skoczył na mnie? Ła! Całe życie mi zabrał na hita, no rozumiesz to? No nie wierzę. Ty, on się coraz mniejszy robi, czy mi się tak wydaje, nie? Ty, on jest jak te ziomki jego wszystkie dookoła, pato. Jeszcze trochę go nie rozróżnię. Mam cię! Dobra, wychodzi na to, że pokonaliśmy wszystkich, mamy wszystkie głowy. Ale zanim to wypełnimy i otworzymy tamte bramy, dobrze byłoby znaleźć też te wszystkie kółka, więc ja biorę się za szukanie. To może być trochę nudne i widzimy się za moment, jak wszystkie znajdę. 1 hour later. Okej, byłem tak pewny siebie, że znalazłem tylko jedno to dziwne jajo, które były tam u góry i żadnego innego już nie widzę, więc ja nie wiem, czy mam jakąkolwiek szansę, żeby zdobyć jakąś tą patelnię. Dlatego teraz pójdźmy wypełnić te głowy i zobaczmy, co się stanie. Dobra, Revenger był... Gdzie jest Revenger? Tutaj, dobrze! Tutaj mamy slime'a, tutaj mamy Endermana, no i na końcu mamy... Kto to był? Nie pamiętam, ale wszystko gotowe. Co się dzieje? Okej, coś się otwiera. Dobra. To wygląda tak, jakby tam na końcu... Ty! Tam jest Axolotl! Czy ktokolwiek z was strzeliłby, że to będzie Axolotl na samym końcu? Dobra, czy ja trafię w ogóle tam? Uwaga. I shift. Nie. Prawie zginąłem. Nie gadaj, że finałowym potworem jest dosłownie Axolotl, jakby... Co, ja mam go walnąć? Czy ten Enderman? No ja nie chcę bić Axolotla, jakby... To dosłownie wygląda, jakby to on był tym finałowym bossem. A masz! O! Co mu jest? Kiedy on tak przypakował? Co jest? Jak on jest wielki! Ty jaki normalnie kozak, jakie on ma łapska! Co ty robisz? Co mu jest? Obraził się? Co ci? No nie obrażaj się, normalnie możemy się bić. Nie do końca wiem, dlaczego nie widzę jego punktów życia. Nie do końca wiem, o co tutaj chodzi. On się dosłownie obraził. Przepraszam, no! Pokonałem Axolotla! Wygrałem! Tak, wiem, że pokonałem wszystkich 10 mutantów. I uratowałem świat! To jest moja nagroda za wszystkie moby. Pato, jaki kozak! Stałem pełno diamentów i diamentowe rzeczy. I teraz jak kliknę to, dostanę jajko spawnujące danego bossa. Jaki kozak! Czy świat wygląda lepiej, mili państwo? Sprawdźmy to! No, czy ja wiem, czy coś się zmieniło, nie do końca, aczkolwiek pokonałem wszystkie zmutowane moby. Ej, poczekaj chwilę! YouTube wybrał ten film specjalnie dla ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, ale to nie może być przypadek. Kliknij i zobacz, co tam jest, bo czas już się kończy. Za 3, 2, 1.